Cześć, dzień dobry, witajcie. Jakiś czas temu na tym kanale mogliście obejrzeć moje pierwsze wrażenia z użytkowania Oppo Reno 3. A dzisiaj zapraszam Was już na pełną recenzję tego smartfonu. Jakie są jego wady i zalety, dowiecie się z filmu, na który Was już zapraszam. Oppo Reno 3 miał u mnie trudne początki, bo początkowo byłem do tego telefonu trochę negatywnie nastawiony. A dlaczego? Dlatego, że nie znam jeszcze polskiej ceny, a specyfikacja zdała mi się słabsza niż w przypadku poprzednika, czyli Reno 2. O stylizacji już nie wspomnę, bo po prostu skończyło się szaleństwo w Oppo. Nie ma już odlotowej płetwy. Nie ma już pięknego tyłu z wkomponowanym aparatem fotograficznym. Nie ma nawet w zestawie już skórzanego pokrowca. Jest bardziej zwyczajnie. No i przez to byłem początkowo trochę źle nastawiony do tego telefonu. Ale kiedy zacząłem go używać, ukułem sobie taką teorię, że tak naprawdę aktualny Oppo Reno 3 wcale nie jest następcą Oppo Reno 2, tylko Oppo Z, czyli tego Reno bardziej budżetowego, tego najtańszego modelu w rodzinie. A miejsce głównego modelu serii Reno zajął aktualny model Reno 3 Pro. Widocznie takie przetasowanie musiało nastąpić, może chodziło o uporządkowanie nazewnictwa, a może to po prostu tylko jest moja teoria i wcale nie mam racji. Nie wiem, w każdym razie ten telefon moim zdaniem zjechał troszeczkę na niższą półkę cenową i przez to trzeba go zupełnie inaczej oceniać niż oceniałem na przykład Reno 2. Po prostu trzeba patrzeć nie tylko na możliwości telefonu, na to jak wygląda i co oferuje, ale zestawiać to z ceną. W sumie to chyba normalne, ale w tym przypadku takie dziwne zawirowanie mieliśmy. No to w takim razie patrzmy. Telefon jest naprawdę ładny i do tego designu naprawdę nie mogę mieć żadnych zastrzeżeń. No poza tym, że nie jest już tak odważny, jaki był we wcześniejszych Reno. Trochę szkoda, bo telefon stracił na swojej unikalności. Jest taki trochę bardziej zwyczajny, no ale można powiedzieć, że Oppo nadal potrafi robić ładne smartfony. Co ciekawe, obudowa jest tworzywa. I wiecie co? Ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu, żeby obudowy telefonów były tworzywa pod warunkiem, że będą wyglądać tak jak ta. Telefon jest lekki. Telefon jest fajny, ciepły w dotyku, przyjemnie się go trzyma w ręku, jest bardzo poręczny. Doskonale leży w dłoni, nawet mimo tego, że jest śliski, gładki. No niestety, paskudnie się brudzi, ale każdy gładki telefon, każdy połyskliwy telefon równie szybko zbiera ślady paluchów jak ten. No cóż, trudno, nie można mieć wszystkiego, ale naprawdę nie dam złego słowa powiedzieć pod adresem obudowy stworzywa w tym modelu. Serio. Jest dosyć trwała. Mój egzemplarz ciągle wygląda jak nowy, a nie lubię pokrowców i nie noszę pokrowców. Nie widać żadnych rysek, pomimo tego, że telefon już używam praktycznie ponad miesiąc. Wygląda jak nowy. Także możecie być, myślę, spokojni o trwałość tej obudowy. No jeszcze pamiętajcie, że jak spadnie, to tworzywo raczej nie pęknie tak szybko jak szklany tył. Chwalę tą obudowę, ale jest tu coś, co mi się nie podoba. Oczywiście ramka aparatu. Wiecie dlaczego? Bo ja często odkładam telefon na blat i później próbuję na nim pisać czasem, chociaż odpowiedzieć na wiadomość krótko, tak nie, no wiecie. No i wtedy ten telefon się kołysze. I to jest irytujące, nie lubię tego. Problem ten zniweluje dołączony do zestawu silikonowy pokrowiec. Pokrowiec jest o tyle fajny, że nie tylko niweluje efekt wystającej ramki aparatu, ale chroni też trochę wyświetlacz, bo popatrzcie, wystaje tutaj na brzegi ponad obrys ekranu. Jeśli chodzi o ergonomię, nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Może poza tym, że trzeba się przyzwyczaić do tego, że przyciski głośności są po przeciwnej stronie co włącznik. To trochę nietypowe rozwiązanie, ale można do tego przywyknąć, a przyciski są naprawdę wygodnie położone, także komfort obsługi jest niezakłócony. Jeszcze szybko co gdzie, no bo przyciski już Wam pokazałem, to jeszcze tylko powiem, że nad przyciskami głośności umieszczono gniazdo kart, a na dole mamy bogactwo, czyli mini jacka, mikrofon, USB-C i pojedynczy głosik. Na górze tylko pojedynczy mikrofon. Z ostatnich informacji o budowie dodam jeszcze, że telefon występuje oprócz tego, który widzicie w kolorze czarnym i białym. No i niestety obudowa nie jest wodoszczelna. Ale w sumie obudowę i wykonanie smartfonu oceniam bardzo wysoko, z niewielkim minusem za tą wystającą ramkę i brak wodoszczelności. Zacząłem już opowiadać o ekranie. No niestety, tym razem w Reno mamy już ekran z noczem, niewielka kropelka mieszcząca aparat do selfie. No cóż, trudno, nie przepadam za tym, wolałem zdecydowanie wygląd ekranów poprzednich Reno. Tam nie było żadnego nocza, bo aparat do selfie, przypominam, był chowany na takiej fajnej płetwie. Tu niestety 6,4-calowy wyświetlacz ma już kropelkę, ale jednocześnie oferuje nam wszystkie dobrodziejstwa, jakie oferują ekrany AMOLED. Mam na myśli głęboką czerń, znakomity kontrast, świetne nasycenie koloru,
kolorów. Oczywiście mamy też Always On Display, ciemny tryb interfejsu, a nawet możliwość przełączenia ekranu na szarości. To dla ochrony wzroku. Oczywiście jest też ochrona wzroku przed światłem niebieskim, czyli przerzucanie wyświetlacza. Dla ochrony wzroku dodano jeszcze funkcję ograniczającą migotanie obrazu przy niskiej jasności, a skoro już o jasności mowa, to jest po prostu znakomita. Z telefonu naprawdę komfortowo można korzystać w słoneczne dni, a w nocy można go sobie przyciemnić tak, że nie męczy naszego wzroku. No i przypominam, może być obraz czarno-biały. Jest tu też ciekawostka, funkcja, która nazywa się Oppo Screen Image Engine. Ma ona poprawiać jakość obrazu w wideo aplikacjach społecznościowych, jak na przykład TikTok. I szczerze mówiąc, nie zauważyłem jakiegoś spektakularnego działania tej funkcji. Działa ona jeszcze z paroma innymi aplikacjami, ale ich nazwy są dosyć egzotyczne. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale i dla Was, więc sobie to darujmy, mówimy o rynku chińskim. Oppo Reno 3 ma fabrycznie naklejoną folię ochronną na wyświetlacz. Też fajny dodatek, bo możemy sobie na początku wyświetlacz chronić, a później po prostu folię trzeba będzie wymienić, bo akurat ta fabryczna zużywa się dosyć szybko. Czego w ekranie zabrakło? Modnego obecnie szybkiego odświeżania. Dla mnie to nie jest wada. Wadą nie jest również dla mnie ekranowy czytnik linii papilarnych. To jeden z lepszych czytników, z jakimi miałem do czynienia, jeżeli chodzi o te wbudowane w ekran. Tutaj działa dosyć szybko, chociaż nie najszybciej, i dosyć bezbłędnie, w taki sposób, który mnie, prawdę mówiąc, jeszcze dotąd przez ten miesiąc nie zdążył zirytować. Czyli jak na ekranowy czytnik jest całkiem nieźle, a przypominam, to nie jest telefon z najwyższej półki, to jest średniak. Więc jak na czytnik w średniaku, to ten oceniam też wysoko. Nie mam też poważniejszych zastrzeżeń do układu rozpoznawania twarzy. Działa całkiem dobrze, w ciemności telefon podświetla naszą twarz rozbłyskiem wyświetlacza. No tylko pamiętajmy, że to odblokowanie nie jest tak pewne jak odcisk palca, bo jednak może się zdarzyć, że uda się ten układ oszukać. Co ciekawe, jest tutaj opcja przełączenia rozpoznawania twarzy tak, aby działało również, gdy mamy zamknięte oczy. Nie wiem po co, ale ja bym tego nie włączał na Waszym miejscu. A skoro mowa o bezpieczeństwie, to jeszcze dodam, że w Reno 3 możemy mieć bezpieczny, chroniony folder, a także mamy do dyspozycji ciekawy sposób zapobiegający przechwytywaniu ekranu czy obrazu z kamer w pewnych konkretnych sytuacjach, na przykład kiedy wpisujemy hasło na klawiaturze. W Oppo Reno 3 znajdziemy system Android 10 z firmową nakładką ColorOS 7. Interfejs zgodnie ze swoją nazwą jest kolorowy, jest sympatyczny, a mnie ta obecność kolorów najbardziej podoba się w panelu przełączników, bo dzięki temu są wyraziste, od razu widzimy co jest włączone, a co nie. Równie istotna jest dla mnie obecność sterowania gestami, są bardzo intuicyjne, bardzo wygodne, chyba że korzystamy z firmowego pokrowca, bo wtedy na brzegu trochę ten pokrowiec nam przeszkadza, między innymi dlatego ja przestałem ten pokrowiec nosić na telefonie. Ważną cechą interfejsu jest też to, że możemy go mieć w formie zasobnikowej, takiej tradycyjnej, albo w formie płaskiej, czyli z ikonami na kolejnych ekranach, co kto lubi. Oczywiście efekty przewijania też sobie możemy zmienić, możemy sobie tu zmienić krój ikon, możemy ten interfejs dostroić do naszych potrzeb i wymagań, co również uważam za jego sporą zaletę. Z ciekawostek mamy tu jeszcze tryb dla kierowców ograniczający ilość powiadomień, gdy telefon jest podłączony do samochodowego zestawu Bluetooth. Jest tu też podobna funkcja, którą możemy ręcznie aktywować na jakiś czas dla skupienia, dla spokoju. Telefon może wtedy nawet odtwarzać różne kojące dźwięki. Mamy tutaj też inteligentnego asystenta, taki panel z najważniejszymi informacjami, dostępny po odsunięciu pulpitu w prawo. Nie zapomniano o klonowaniu aplikacji czy dzieleniu ekranu, ale to już jednak standardy, podobnie zresztą jak ciemny tryb interfejsu. Mamy tutaj też oczywiście Always On Display, bo nie ma diody powiadomień. Mamy Save, mamy tryb dziecięcy czy asystenta gier albo funkcję nagrywania ekranu. Oppo dodaje jeszcze pływający klawisz, boczny pasek skrótów, a także kilka własnych aplikacji, ale takich przydatnych, nie śmieciowych. Chociażby apka do przenoszenia danych ze starego telefonu, menedżer plików, czy aplikacja do konserwacji systemu. Nic zbędnego, wszystko się przydaje. Ba, nawet dodano jeszcze aplikację SoLoop, czyli taki prosty, smartfonowy edytor filmów, pozwalający zmontować film bezpośrednio na smartfonie. Od telefonu za 1600 zł nie oczekuję, by był super wydajną maszyną dla graczy. I Reno 3 taką maszyną nie jest i wcale nie zamierza być, bo to nie ta półka i nie ten segment cenowy. W środku Reno 3 znajdziemy Mediateka Helio P90 i 8 GB RAM-u, czyli całkiem przyzwoity zestaw. Co prawda nie jest to demon prędkości, który bryluje w benchmarkach, ale zestaw zapewniający na co dzień
zupełnie płynną, komfortową pracę i na pewno nie można powiedzieć, żeby ten telefon mulił czy irytował użytkownika przycinkami. Co to, to nie. To jest po prostu średniak i tak też go traktujmy. Bez problemu, komfortowo da się korzystać z aplikacji użytkowych, w gry też da się pograć. Oczywiście podkreślam, jeżeli nie będziemy wymagali nie wiadomo jakich cudów. Na pewno ten jest telefon powolny, aplikacje uruchamiają się sprawnie, bez problemu się pomiędzy nimi możemy przełączać, a resztę widzicie na benchmarkach. Jeżeli chodzi o nośnik flash, to nie jest najszybsza pamięć, jaką możemy mieć w telefonie i też nie największa, ale 128 giga w sumie wygląda w średniaku całkiem jeszcze przyzwoicie, nie ma się czego wstydzić. Szczególnie, że Reno 3 oferuje gniazdo na kartę microSD, czyli w razie potrzeby pamięć sobie powiększymy. I co ważne, żeby korzystać z pamięci, nie musimy rezygnować z używania dwóch kart SIM. Slot jest potrójny, brawo. Reno 3 ma akumulator o pojemności nieco przekraczającej 4000 mAh. Całkiem w porządku. Bateria ta zapewnia pełne 2 dni działania, czasem nawet 3, jeżeli przyciemnimy ekran, wyłączymy Always On Display i tak dalej, czyli będziemy trochę oszczędzać, no to 3 dni popracuje. Jest to jak najbardziej wykonalne z tym smartfonem. Czas z włączonym ekranem sięga 8 godzin, oczywiście tu zależy trochę od scenariusza użytkowania, ale mniej więcej tak to wygląda. No i fajne jest też to, że w zestawie dostajemy szybki zasilacz, który napełni akumulator w około godzinę. A jak mam na coś pomarudzić, to szkoda, że nie ma ładowania indukcyjnego, bo jest plastikowy tył i aż się o to prosi. Reno 3 jest kompletnie wyposażony w interfejsy łączności. Nie ma co prawda 5G, ale ma za to NFC, czyli w zasadzie jest tu wszystko, czego oczekujemy od średniaka za, powtarzam, 1600 zł. Przypomnę, bardzo dużą zaletą tego telefonu dla wielu użytkowników może być potrójny slot na karty, nie wymuszający kompromisu pomiędzy dual SIM a rozbudową pamięci. Jest też sympatyczny interfejs telefonu z inteligentnym dialerem, z możliwością blokowania konkretnych numerów, ba, nawet z możliwością wykrywania fałszywych stacji bazowych. Wiedzieliście o tym, że takie są? A są, no bywają. I tutaj w tym telefonie możemy je blokować. Równie ciekawą opcją jest niewidziana przeze mnie dawno w smartfonach opcja sygnalizacji nadejścia połączenia za pomocą diody aparatu, a jeżeli chodzi o trzymanie zasięgu, wyszukiwanie zasięgu i tak dalej, to Reno 3 pokonał mojego flagowca. Byłem w kłopotliwych miejscach, tam gdzie z trudem łapiemy jedną kreskę. Reno sobie radził, miałem powolny, ale miałem internet, mogłem bez problemu zatelefonować, także jeżeli chodzi o wyszukiwanie, utrzymywanie zasięgu, ten smartfon jest naprawdę spoko. Nie mam żadnych zastrzeżeń do działania GPS-u, Wi-Fi czy Bluetooth. Nie mam też poważnych zarzutów do jakości dźwięku podczas połączeń, chociaż szczerze mówiąc głośniczek mógłby być silniejszy. Dolny głośnik. No nie dość, że jest pojedynczy, to jeszcze powiem szczerze, że gra tak sobie, bo bardzo agresywnie, bardzo mocno wysokimi tonami, zupełnie nie nada się do słuchania muzyki, ale za to dzwonka nie przeoczycie, a i w samochodzie też komfortowo przez niego da się pogadać. Natomiast jeżeli chodzi o łączność, o komunikację głosową, jest coś, co niezmiernie mnie wkurza i irytuje. Czujnik zbliżeniowy, który działa jak chce. Kiedy trzymamy telefon klasycznie, wszystko jest ok, ale wiecie co, ja jestem przyzwyczajony, że piszę na klawiaturze i rozmawiam trzymając telefon w ten sposób. A wtedy czujnik już nie działa i dzieją się różne cuda. Ileż ja razy zawiesiłem połączenie, ileż razy wyciszyłem mikrofon, ileż razy dodałem drugiego rozmówcę do rozmowy. Ten czujnik zbliżeniowy absolutnie wyklucza rozmawianie w ten sposób. Jeżeli rozmawiamy przez Reno 3, to tylko prawilnie jedną ręką przy uchu. No i jak już jesteśmy przy dźwięku, to jest jeszcze jedna rzecz, która mnie wkurza. Słuchawki. Nie dość, że przypominają słuchawki pewnego konkurencyjnego producenta, to jeszcze są równie niewygodne jak tamte, które wspominam. Wypadają z mojego ucha, chociaż grają w sumie całkiem nieźle, ale nie korzystałem z nich, bo po prostu z moim uchem nie współpracują. Na szczęście, przypomnę, smartfon ma mini jacka, więc bez problemu firmowe słuchawki zastąpimy innymi. A jak z fotografią? Zapowiada się porządnie. 4 aparaty z tyłu. No to jest na bogato. To zerknijmy po kolei, co my tu mamy. Główna matryca 48 megapikseli, przysłona 1.8. Do tego aparat szerokokątny 8 megapikseli, przysłona 2.2 i 13 megapikseli z teleobiektywem o przysłonie 2.4, który daje hybrydowe zbliżenie do 5 razy, takie bezstratne 2 razy, więc też całkiem spoko. No i 20-krotne zbliżenie cyfrowe, ale no cyfrowe, tak wiadomo. W roli uzupełnienia tylnego aparatu mam jeszcze 2-megowe oczko, w dodatku monochromatyczne, wiadomo, do portretów, do rozmywania tła. Z przodu
Też biedy nie ma, bo jest 44-megapikselowy aparat do selfie. Jak to wszystko fotografuje? Już wam mówię. Jak na telefon za 1600 zł, to powiem wam, że jest naprawdę dobrze. Przy takiej cenie kompletnie nie ma się do czego przyczepić. Ostrość, nasycenie kolorów, geometria obrazu, wszystko to jest w jak najlepszym porządku. Zdjęciom dziennym, krótko mówiąc, trudno cokolwiek zarzucać. Zdjęcia z obiektywu szerokokątnego również są bardzo dobre, miłe dla oka, nie ma takiej charakterystycznej beczki. Oprogramowanie geometrią obrazu dosyć zgrabnie koryguje, chociaż oczywiście widać, że to zdjęcie szerokokątnym obiektywem, ale wygląda naprawdę, wierzcie mi, fajnie. Zresztą widzicie w tej chwili te zdjęcia. A żeby na coś ponarzekać, no to trzeba się pozagłębiać w szczegóły. Wtedy zobaczymy, że trochę na brzegach obrazu jednak w zdjęciach szerokokątnych ta ostrość już jest nieco zmniejszona. No i musimy pamiętać oczywiście o ciemniejszym obiektywie aparatu szerokokątnego. To samo zresztą tyczy się teleobiektywu, który oferuje, jak już powiedziałem, bezstratny zoom dwa razy i te zdjęcia są naprawdę dobre. I całkiem niezły zoom hybrydowy 5 razy. Tu już widać efekty cyfrowej obróbki, ale jeszcze te zdjęcia zachowują całkiem przyzwoitą jakość. Szczególnie, że powtórzę, telefon za 1600 zł. No a wszystko co powyżej 5 razy, no to już zoom cyfrowy, ale w sumie to też nie najgorszy, bo wiecie, spotykałem zdjęcia z cyfrowego zoomu 20 razy, które wyglądały dużo gorzej. Te no też nie wyglądają rewelacyjnie, ale są nawet akceptowalnej jakości. Niedociągnięcia aparatów najlepiej wychodzą po zmroku. No i tak też jest w Reno 3. Pamiętajmy, że to telefon za 1600 zł, a mimo to daje całkiem niezłe zdjęcia. Z automatu, jak to z automatu? Szału nie ma, ale widać całkiem nieźle. Czasem mamy prześwietlenia, czasem widać wyraźny szum, zatem trudno te zdjęcia nazwać jakąś straszną rewelacją, a tryb nocny to już w ogóle jest ciekawostka, bo czasem zdjęcia wykonane w tym trybie zwalają z nóg, są po prostu śliczne, a czasem wręcz przeciwnie. No musicie wypróbować. Ale polecę wam coś innego. Tryb ręczny. Tutaj możecie ustawić nie tylko czułość, ale i czas otwarcia migawki. I bawiąc się tym uzyskać już naprawdę fajne zdjęcia. Co prawda Oppo preinstalowało jeszcze taki dodatkowy tryb oznaczony ikonką statywu, czyli taki tryb nocny z wydłużaniem czasu otwarcia migawki, ale w zasadzie robi on to samo co tryb manualny, tylko że w wyższej czułości. A myślę, że lepiej zejść z czułości nawet na 200, 300, 400 ISO, wydłużyć czas otwarcia migawki, bo wtedy jest mniej szumów na zdjęciu. Także ten tryb super nocny to jest taki sobie, natomiast manualny polecam do zdjęć nocnych zdecydowanie oczywiście ze statywem. Jestem całkiem szczęśliwy z tego, że w Reno 3 nie ma dodatkowego aparatu do makro. Bo wiecie co? Jego rolę przejmują pozostałe aparaty. Sztuczna inteligencja, autofokus wykrywają, że chcemy zrobić makro i dobierają parametry tak, że makro faktycznie wychodzi i wychodzi moim zdaniem lepiej niż z takiego dwumegowego dodatkowego modułu. Tutaj też możemy już mniej więcej z 5-6 cm złapać ostrość, czy jest całkiem dobrze. No a wiadomo, wyższa rozdzielczość to jednak więcej detali, jaśniejszy obiektyw to lepsze doświetlenie, także ja bym tutaj nie narzekał, że nie ma obiektywu do makro, ale zdjęcia makro można Oppo Reno 3 robić jak najbardziej i wychodzą przyzwoicie. Matryca 48 megapikseli oczywiście pozwala robić zdjęcia w trybie pełnej rozdzielczości, ba, nawet pozwala na interpolację do 108 megapikseli, tylko nie wiem po co, chyba że drukujecie billboardy, ale wiadomo, interpolacja to też nie da takiej jakości, a i pełne 48 megapikseli też, jeżeli nie chcecie robić mega wielkich powiększeń, specjalnie sensu nie ma, poza tym, że szybciej zapchacie pamięć, bo pliki wówczas rosną. To samo jest z przednim aparatem, też można wymusić pełną rozdzielczość 44 mega. Tylko po co? A skoro już przywołałem aparat do selfie, no to też powiem, że naprawdę daje radę. Widać, że to jest 44 mega, bo rzeczywiście ilość detali jest spora na zdjęciu. Wiadomo, nie ma autofokusa ostrzy na krótkim dystansie, no bo to jest aparat do selfie, do portretów, czyli na odległość ręki. Ale zdjęcia są rzeczywiście dosyć dobre. A w roli ciekawostki występuje tutaj nie tylko rozmywanie tła za pomocą pojedynczego obiektywu i to całkiem nieźle działające, ale jeszcze mamy znowu tryb nocny. I znowu zachowuje się tak jak ten w aparacie tylnym, czyli czasem jest świetnie, genialnie, a czasem nie. Jaka na to rada? No robić dwa zdjęcia, jedno normalnie, drugie w trybie nocnym, ewentualnie spróbować doświetlenia twarzy za pomocą rozbłysku wyświetlacza. Oczywiście jest też selfie szerokokątne, jest możliwość nakładania różnych tam maseczek, mordek i tak dalej, jest upiększanie. A wracając jeszcze na chwilę do tylnego aparatu, to wspomnę o ciekawej funkcji pod tytułem olśniewający kolor. To jest po prostu podbicie barw i
Warto to czasem wypróbować. Bywa, że w połączeniu z HDR-em uzyskamy ciekawy efekt, ale tu znowu powtórzę, zróbcie lepiej kilka ujęć, jeżeli Wam na zdjęciu zależy bardzo i wybierzcie potem na spokojnie to najlepsze. Podpowiadam tylko, że taka funkcja jest. Naturalnie są też takie typowe już funkcje dla aparatu, jak timelapse czy panoramowanie, a sam interfejs aparatu w zasadzie jest dosyć fajny, jest czytelny, jest przejrzysty. Ja bym tylko chciał, żeby te niektóre ikonki były większe, bardziej się rzucały w oczy. Mówię tutaj chociażby o tej ikonce przełączania na tryb supernocny, czyli tej ze statywem, czy też choćby o ikonce wspomnianego olśniewającego koloru. One są takie trochę zbyt dyskretne moim zdaniem. Ale to jest tylko taki mały przytyk. Dużo większym przytykiem jest to, że nie mogę sobie ułożyć trybów w pożądanej przeze mnie kolejności, jak na przykład w smartfonach Samsunga. Szkoda. No jeszcze parę słów na temat filmowania i znowu, jak na telefon za 1600 zł jest naprawdę spoko. Filmy są ostre, z dosyć przyzwoitym dźwiękiem, reprodukcja kolorów jest poprawna, chociaż czasem zauważymy drobne zaburzenia płynności obrazu, szczególnie kiedy nagrywamy w 4K. Tak to bywa w tańszych telefonach i w tańszych telefonach bywa też również, że nie ma stabilizacji optycznej. Jest cyfrowa, co prawda działa tylko Full HD, ale w sumie działa całkiem nieźle. No i jest oczywiście super stabilizacja, która jest dedykowana raczej do filmowania w ekstremalnych warunkach, przy dużych wstrząsach. Wtedy jest redukowana rozdzielczość obrazu, bo jest przycinany brzeg kadru. Kadr się zmniejsza, ale faktycznie drgania są niwelowane dosyć skutecznie. Dodam jeszcze, że w filmowaniu również mamy możliwość rozmywania tła w trakcie nagrywania i mamy możliwość przełączania się w przypadku tylnego aparatu pomiędzy poszczególnymi obiektywami, co też nie jest oczywiste w niedrogich smartfonach. Ogólnie możliwości fotograficzne są naprawdę adekwatne do ceny, a nawet myślę, że droższe telefony też by się nie powstydziły, gdyby robiły takie zdjęcia i filmy jak Reno 3. Oppo Reno 3, choć początkowo podchodziłem do niego jak do jeża, naprawdę dał się polubić. Serio, jedyną irytującą cechą w tym telefonie jest dla mnie ten niepewnie działający czujnik zbliżeniowy, który wyklucza rozmawianie w ten sposób. No ale nie każdy w ten sposób tak rozmawia, więc po prostu zaznaczam, że jest tu w tym telefonie takie niedociągnięcie, które warto by poprawić, ale nie psuje ono ogólnego pozytywnego odbioru tego urządzenia, bo mamy fajny ekran, naprawdę dobry wyświetlacz. Mamy całkiem porządne możliwości fotograficzne, zarówno w dziedzinie selfie, jak i w aparacie tylnym. Mamy potrójne gniazdo kart, które nie zmusza nas do żadnych kompromisów. Jeżeli chodzi o jakość połączeń, też jest zupełnie dobrze. Ten głośnik zewnętrzny, nazwijmy go, mógłby być nieco lepszy, ale w sumie też dramatu nie ma. Czytnik linii papilarnych też mógłby być trochę lepszy, ale też źle nie jest. To samo z wydajnością, mogłaby być wyższa, ale w sumie ta, która jest, jest całkiem adekwatna do ceny. Czyli w zasadzie, poza tym czujnikiem zbliżeniowym, to ja tu nie mam na co narzekać. A, no jeszcze słuchawki są niewygodne, przypomniało mi się, ale ja i tak zazwyczaj nie używam słuchawek z zestawu, nie wiem jak wy, więc nie ma problemu, bo jest mini jack, także nie męczmy tych słuchawek już. Jeszcze ewentualnie Oppo mogłoby coś zrobić z tym trybem nocnym, żeby dawał większą pewność, że zdjęcie, które zrobiliśmy, to jest dokładnie to, co chcieliśmy uzyskać i abyśmy nie musieli każdorazowo sprawdzać, czy zdjęcie jest takim, jakie chcieliśmy, żeby było. Ktoś może narzekać na brak wodoszczelności, na brak ładowania indukcyjnego, ale wiecie, to nie są cechy, które są powszechne w smartfonach tego segmentu cenowego, więc po prostu zaznaczmy, że ich tutaj nie ma, ale nie róbmy z tego wady, bo to wada nie jest. Tak samo wadą nie jest obudowa z plastiku. Sorry, dla mnie to nie jest wada. W tym smartfonie to wręcz bym powiedział, że jest zaleta, bo to wygląda naprawdę dobrze, a przynajmniej się nie potłucze. No i jeszcze na koniec wspomnę znów z rozrzewnieniem o tym, czego tak naprawdę w tym Oppo mi brakło. Tej odrobiny szaleństwa, która cechowała pierwsze modele Reno, które były po prostu odjechane w kosmos. I na tym kończymy nasze spotkanie z Oppo Reno 3, a ja zapraszam oczywiście na kolejne filmy. A gdybyście pytali mnie o jakąś rynkową alternatywę dla tego telefonu, to ja jestem straszną przekorą i podpowiem Wam, że jest taki smartfon jak Motorola One Zoom. Kosztuje podobnie i jest podobnie fajny.